Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 61. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, poza odcinkiem sprzedałam trochę sypu z ekwipunku, jak widzicie mam go jeszcze tutaj od cholery, ale sprzedałam takie w sumie najważniejsze rzeczy i udało mi się kupić zbroję paladyna, którą możemy już założyć. Jak widzicie, to jest ogromny przeskok i przez chwilę Bezi zniknął? Czy mnie się wydaje? Czy ta zbroja wygląda trochę inaczej niż zapamiętałam? Nie wiem, możliwe. Nie będę może się nad tym wielce zastanawiać. Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Okej. Moi drodzy, nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. Nie przemyślałam tego po raz kolejny. Myślałam przez chwilę o zwiedzaniu sobie jakiejś tam okolicy, ale szczerze to chyba wracamy do Nordmaru. Pancerz Steinara, no zbieramy 100 bryłek, niedużo nam już zostało. Trzeba też odbić kopalnię i to by była rzecz, którą się będziemy za niedługo, myślę, że zajmować. Tylko na razie nam się jeszcze w sumie z tym aż tak bardzo nie spieszy. W klanie ognia mamy zadania. Kurde, ja naprawdę, powiem wam, że nie jestem przygotowana na to wszystko chyba. W ogóle możemy sobie założyć koronę. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Robara. Czy to głupie? Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było aż tak głupie. Tracimy trochę ochrony przed... Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Nie, dobra, lepiej nosić ten hełm. Jeśli on będzie lepiej nosić hełm. To nigdy do niczego nie dojdzie. Dobra. Co my mamy do roboty w tym miejscu? Za cholerę nie wiem. Można by było jeszcze trochę pozwiedzać, żeby dobić sobie ten poziom. Ach, no właśnie. Myślę, że może tam dzisiaj faktycznie pójdę. Tepniemy się do Okary. Zajmiemy się tą piekielną jaskinią, dosłownie. Nemora, Boże, gdzie jest Okara? Ja tak dawno nie byłam w tych wszystkich miejscach, że zapomniałam nawet, jak się teleportery tutaj wyglądają. Tu jest Okara. Matko kochana, tragedia. No, także zobaczymy, co uda nam się zrobić. Myślę, że ta jaskinia to nam zajmie większość życia. W sumie z Montery było trochę bliżej, ale no nie będę już, wiecie. W sumie tam jest stara skrzynia na dole, może byśmy się przeszli po nią. Tylko jak się tu schodziło? Z drugiej strony się schodziło. O właśnie, tędy. Tutaj jest taka rozpadlina z ogrami właśnie. I tu można znaleźć starą skrzynię. Okej, na szczęście przyszedł po mnie jeden. Tylko on chce iść drugą stroną, ta? Dobra. To skuszy. Czyli rozumiem, że one pod górkę nie wejdą. Dobra, nie trafiłam niestety. No nie spodziewałam się, że muszę z drugiej strony iść. O, właśnie, bo ich jest tu więcej. Tak mi się coś wydawało. Okej, a ty widzę, że nagle nie masz problemu, żeby tutaj iść jeden z drugim. Wow, no co ci jest, gościu? Przestań mnie tak bić, matko i córko. Co jest? Aha, wejdziesz tutaj, dobra. Kurwa mać, no co jest? Gościu, czy ty nagle dostałeś jakiegoś olśnienia? Boże, Przenajświętszy. Tamte tutaj nie potrafiły wejść, a ten nagle umie wszystko. No, dobrze, zbaguj się tam.
Widzę, że wy się tutaj bagujecie nieźle. O Boże, kochany. Zabijemy chociaż jednego ogra? Serio? Świetnie. Naprawdę świetnie. Schowaj tą kuszę. Boże, one tutaj mają nagle IQ. Nagle już nie mają. Dobra, idziemy od drugiej strony, bo widzę, że tutaj jest tragizm najgorszych lotów. Zmarnowałam tylko bełty i mikstury leczące. O matko. W sumie tutaj chyba też mnie nie było, nie? Chyba powiedziałam kiedyś, że przyjdę tutaj w innej okazałości. No, bo tutaj też były trolle i w ogóle. Wszystko żyje. A i cieniostwory też były. A no właśnie, tu było trochę tego. Tutaj też właśnie bizony sobie biegały. Tak mi się kojarzyło. Że tu nie chodziłam. Zresztą kuźwa widać, nie? Po ilości ścierwojadów. Dobra, ze ścierwojadami musimy na krótkie iść, bo będziemy to robić 300 lat. O, właśnie tutaj też są nosorożce jeszcze. Ale w sumie... Powiem wam, że ta zbroja robi robotę, moim zdaniem. To co, na nosorożce od razu? Ile was jest? Widziałam 4 na pewno. Są bizony. Okej. No, już słyszałam tego trolla właśnie. Tylko czy on był niżej? Nie wiem, ale tutaj jest w okolicy troll. Kurde, ale by tutaj expa narobić, nie? Tymi bizonami. Wiecie co, a może by tak... O Boże, co ja zrobiłam, nie? Jezu! Trzymajcie mnie! Co tu się dzieje? Ale mnie otoczyły, nie? Będzie coś z tego, czy nie będzie nic z tego? Nie wiem. Coś z tego będzie chyba. Tam jest jeszcze druga grupa. Dobrze, że się nie rzuciły teraz naraz. Kurde, no i teraz bizon to nie ma szans. Najmniejszych. Ja pindole. Nie, dobra, fajnie, cieszę się, bo tutaj exp zostawiłam, widzę, na późniejszy etap, który się przyda. O Boże, ale dobrze. Powinnam zrobić zapis sobie, nie? To jest właśnie dużo bizonów w okolicy Silden. Strasznie.
Dobra, zrobimy trochę odwrót, bo się zrobiło nieprzyjemnie. Czekam na nowy poziom. Ilość skór bizona. Dobra, no jak widzicie, dzisiaj będzie exp w Myrtanie, już taki totalny. Cześć, panie bizon. Tam jest jeszcze jakiś jeden na dole. Nawet nie jeden, tylko dwa. Tu byliśmy, chyba że się zrespiły dziki. Okej, tamten też przyszedł. Super. Szkoda, że w Nordmarze nie ma z Włocha tych bizonów innej skóry, bo wydaje mi się, że nie ma. No i elo. Za niedługo będziemy mieć nowy poziom. Myślę, że nawet wbijemy go w tym miejscu gdzieś. O, jest troll. Są dwa trole nawet. Dobra, muszę się przyszykować, bo za niedługo będziemy mieli 5 na raz. Oła. Tylko to nie było dosyć takie mądre z mojej strony, żeby atakować dwa na raz w takim dosyć bliskim terenie od siebie. Na szczęście zdążyłam. O, teraz jest już lepiej. Tylko, że... Dobra, zaraz któryś padnie. No i już! Elo. Dwa trole na raz zabite i expik wpadł. Super. Tu jeszcze były gdzieś cieniostwory właśnie w okolicy. Metalowy kufer. No i fajnie, o to mi chodziło. Chociaż to nie jest jeszcze to właściwe ekspowisko, które miałam na myśli. Ja wreszcie te kuferki zdążyłam tutaj otworzyć? Chyba tak. No dobra, tych broni już zbierać nie będziemy. Tu jeszcze powinny być cieniostwory chyba. Tak, są. Pamiętam, że kiedyś tutaj chodziłam właśnie na niższym poziomie, to miałam takie... Jezu, ile tutaj biega tego dziadostwa. No, widzę 3. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. To się zaraz okaże. Znaczy, no dobra, no już bez przesady, nie? Mamy zbroję paladyna, już lepszej zbroi nie ma. Już lepszego ulepszenia pancerza nie będzie. Możemy tylko w życie teraz zainwestować. Okej. Już tylko nam zostało inwestować w życie. W sumie i... no. A, no i ta rozpadlina z tymi ogrami. Oczywiście tam się muszę wrócić. Tylko, że to było nie tutaj. Tutaj niedaleko jest ta jaskinia właśnie z Rakusem, gdzie byliśmy dawno, dawno temu. Czy to nie tutaj jest przypadkiem? Jak najbardziej. Dobra, wracamy się do tych ogrów. Zgarniemy tam starą skrzynię. Pozabijamy te ogry i możemy stąd w sumie spadać. No. I potem możemy iść właśnie do tej jaskini przy monterze jeszcze. Moment, gdzie to zejście było? Tędy? Nie. Tu był Owen w okolicy, no nie? Tak, tu był Owen.
Bo tu było zejście do tej rozpadliny gdzieś. Tutaj. No i spoko. Pojedynczo panów poproszę, jak się da. Panowie są chyba jednak ślepi. Halo? Zauważy mnie wreszcie któryś? Wam się coś w dupach poprzewracało. Dobra, no niech już będzie, że się zajmę dwoma naraz. To nie powinien być jakiś wielki kłopot. Szczególnie jak będziecie tak dalej robić. No dawaj. Super. No i dobra. W ogóle tych Morgensternów miałam tak dużo do sprzedania, że byłam pod wrażeniem. Znalazłam przy okazji szczaw królewski. Czy ty mnie widzisz? Oni są zbagowani w tym miejscu jednak. Patrzcie, jak blisko musiałam podejść. Tamten to w ogóle mnie dalej nie widzi. Fajnie, że mu leje kumpla, a ten ma to w dupsku. Dobra. Dobra, już nie wiem, które przyciski mam klikać. Dobra, tutaj szybkie... Czy tu są dwa szczawie królewskie? Widzę drugi. Boże, nie rób takich cudów. Serio? No gościu! Wiedziałam, że dostanę przez łeb. Jest drugi szczaw. No i jest też jagódka ognista. Jest stara skrzynia. No i super. Amulet pancerza. Spoko, ale ja mam lepszy amulet. Do czasu przynajmniej. No i dobra, i to jest wszystko w tej rozpadlinie. Okej, no to możemy wrócić. No i nie wiem teraz, czy zdążymy całą tamtą jaskinię machnąć. Wydaje mi się, że nie. I to mi się trochę nie podoba. No, myślałam, że damy radę. Ale zawsze... Okej, to ścierwojady i zębacze się biją. Ej, wiecie co? Bo ja tutaj przylazłam. Chociaż... dobra, to najpierw zajmiemy się trollami. Póki tu jestem. Ej, zapraszam, widzisz mnie? Chodź. Chodź, chodź. Tu mogą być trochę bugi, jeżeli chodzi o bitwę z tymi trollami. Dobra, na razie na szczęście nie ma. Bo właśnie tutaj jest ta różnica terenu czasami. O, drugi przyszedł tak przy okazji. Cześć, kumplu.
No tu jest ich 5 ogólnie, nie? Dzisiaj będziemy trolle liczyć. Już mamy zabite 4. Niestety nie pamiętam, gdzie są jeszcze jakieś trolle, więc będziemy liczyć tylko do 7. Ojej, chodź tu, nie rób takich rzeczy, proszę cię. Chodź. Okej, dałam się niestety. No i właśnie tutaj jest chyba ten... to miejsce? Nie, dobra, jest okej. Chociaż troszeczkę to jest to miejsce, gdzie się właśnie to baguje. Dobra, tutaj zostały już tylko 2 trolle, w sumie można by było je... Dobra, udało się, żeby ten mnie zauważył. To dobrze. Bo nie chciałabym, żeby spadł mi tam na dół, wiecie? A to się niestety czasem zdarza. No chodź. W sumie można by było po ciężką skrzynię jeszcze dzisiaj iść. Bo tak wracać do Nordmaru to trochę bez sensu i natomiast kinie chyba nam niestety czasu nie starczy. Dobra, ostatni troll chyba został. Tak myślę przynajmniej. Tak, tylko właśnie on ma teraz tutaj nieskończoność życia. Dobra, musimy zejść na dół, bo widzę, że jest zbugowane tam coś na górze. Tak, tutaj dalej jest zbugowane. Po pierwsze zróbmy F5 i zróbmy F9, żeby to naprawić. A po drugie, no musimy się bić tutaj niżej. Niestety ten błąd się czasami zdarza, że właśnie nie jesteśmy w stanie przeciwnika praktycznie w ogóle uderzyć. Potem się dzieją takie różne dziwne akcje. Ale już zaraz będzie po kłopocie. No i dobra. Czy tutaj dragrotów nie będzie jakiś? Tak w ogóle. Coś mi świta, że może coś w tym stylu tutaj rosnąć. To jest drugi kwiatuszek ognisty. Ty, w ogóle też są szkielety w okolicy. Tu będzie jakiś dragrot. Nie wiem, weźmy może 5. Nie ma, ale chyba na dole będzie. Właśnie w tej jaskini. Tak mi coś świta, że może tak być. Solidny metalowy kufer. A w nim, nie wiem, nic szczególnego jak na mój gust. No i tak jak widzicie, tam jest impreza na dole. Ale to jest impreza na pewno już nie na dzisiaj, bo nie zdążymy. Możemy jeszcze zerknąć tutaj, bo tutaj jest taka... spalona farma, w której są ożywieńcy i chyba tam jeszcze też nie zabijałam przeciwników. Są szkielety? Są. Tak jak myślałam, nie było mnie tu. Jest też nawet jakiś kufer. Dobra. W ogóle też wstrzymywałam się bardzo z tą zbroją paladyna z takiej przyczyny, żeby nie czuć się zbyt OP, wiecie, w stosunku do konkretnego etapu
i żeby potem nie było mi tak właśnie nudno, bo później pójdziemy do Nordmaru i trzeba będzie te wszystkie grobowce po prostu rzynać i to byłoby słabe. Jakbym przez całą grę już potem do końca, od nie wiem którego odcinka, łaziła w tej samej zbroi, bo naprawdę już innego pancerza nie będzie. To też jest głupie, bo uważam, że powinien być pancerz do zdobycia lepszy. Taki, wiecie, ogólnodostępny w grze. Nie mówię, że reputacyjny, ale taki po prostu ogólny. A niestety, no nic takiego nie ma w tej grze. To jest dosyć smutna sprawa. No nie powiem, że nie jest smutna, bo jest. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, to już wzięłam, tu już byliśmy. Okej. No to co my jeszcze możemy dzisiaj zrobić? Możemy iść jeszcze... Chociaż nie, tam też jest dużo ogrów, nie chcę się tam teraz iść. Możemy się jeszcze tędy przejść. Są na przykład zębacze. Jest przejście na przełęcz też właśnie. Ojejku. Dobranoc. No. No i spoko. Tu mnie jeszcze nie było. Tutaj możemy słyszeć... Czy ja tutaj tak konkretniej byłam, czy tylko... Nie było mnie tutaj. Tylko tak przechodziłam tędy chyba. Bo tu też są trolle jeszcze. I tu jest cała właśnie górka z goblinami. Nic tu nie ma. Okej, tu byłam. Chyba, że my już byliśmy na tej górce. Że tam widziałam goblina. Chyba, że te gobliny się zrespiły. Tu coś jest jeszcze. Tutaj chyba byłam. To była stara skrzynia, prawda? Tak jest. Nie, dobra, ja też nic nie widziałam. Nie martwcie się. Nie tylko wy nic nie widzieliście. Ach, my tutaj byliśmy, bo my prowadziliśmy tego... typka. Tego jednego gościa prowadziliśmy tędy. Gdzieś tutaj po krzakach, tak żeby tą Okarę ominąć. I tego typu pierdoły. Tu jest przejście na przełęcz, bo mamy już zarys. Zawsze jak są te takie kamienie, to jest to jakieś takie przejście. Chciałabym to ująć magiczne. Tutaj w ogóle w tym lesie można znaleźć tak luźno po prostu rosnący dragrot na przykład. Tylko nie do końca pamiętam w którym miejscu. Tutaj też byłam. No nie dziwi mnie taki obrót spraw, że w połowie miejsc byłam. Bo faktycznie dosyć obszernie staram się eksplorować mapę. No i tu jest na przykład właśnie przejście na przełęcz. Tylko nie wiem, które to jest znowuż przejście. Okej, tutaj jesteśmy w tych lasach. No, tu się można zagłębić nieźle. Ale wydaje mi się, że zaraz będziemy wracać już.
O ile pojęcie wracania to jest właściwe pojęcie. Bo w sumie nie wiem. Czy my już jesteśmy tu, gdzie myślę? Właśnie, tu jest jeszcze fajne miejsce. Ze szkieletami. Bo to chyba tu było. Są ożywieńcy? Są. To jest fajnie, bo tutaj też jest chyba... Ała, o Jezu. Dobra, jednak zejdę. Zapraszam. Ej, dobre miejsce do walki. Łucznicy mnie tutaj nie dosięgną. Ci się bagują na schodach. No schodźcie pojedynczo, schodźcie. To wyglądało co najmniej dziwnie, jakby mnie dźgnął w głowę. Tutaj jest stara skrzynia w okolicy i nie wiem, czy tu nie ma skrzyni do zadania Where is Guru. My w sumie moglibyśmy... Nie, no dobra, Where is Guru to trochę jednak na dłużej. Tak gdzieś 20 minut potrzeba. Dobra, chodź. Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Potrzebuję odpowiedniego. Właśnie, już chciałam z automatu ją klikać, a to jest właśnie ta naprawiona skrzynia. Kufer i stara skrzynia. A w niej amulet łowcy. No, te stare skrzynie, czekamy na kostury, bo jeszcze trochę. Mi się wydawało, że to one już jakby zaczęły, ale prawda jest taka, że ani trochę. To jest tak, że jest taki przedsmak kosturów, a potem nagle jest dziadostwo. Które to jest miejsce? Ha, nie byłam tu. Ja nie wiem, czy ja to miejsce w ogóle znam. No właśnie, to było jeszcze jedno miejsce z trollami, gdzie też nie byłam. Chyba. O, Dragrot. Opłacało się tu przyjść. Kuźwa, gdzie ja jestem? Ja tutaj nigdy nie... Nie doszłam? Ale jaja. Nie byłam tu nigdy. O, widać góry już Nordmaru. Nie wiem, nie ma tutaj żadnego aligatora albo coś w tym stylu. Tu kiedyś było koryto rzeki, bo widać. Ewentualnie wodospad. Ale że Dragrot tutaj znajdę, to bym się nie spodziewała. Tu się pewnie nie wespnę na górę, no nie? Znaczy, gdzieś damy radę dojść, ale na pewno nie tam na sam szczyt. Ej, ale fajnie, odkrywam coś nowego. No, ale już widzę, że raczej... Tędy się nie przedostaniemy. Chyba, że zrobimy ładny skok. Bezi, postaraj się. Nie, nic z tego chyba nie będzie. Chociaż, jakbym się postarała, to by było, ale i tak już nie mamy nic tutaj, co szukać, więc spadamy. Idziemy do Isztar. Skończyć zadania. O Boże. Isztar, tak, do Ugrasala i do Zubena potem.
Okej, jesteśmy, zróbmy jakiś zapis, żeby nie było przypału. Ugrasal, ciekawi mnie, gdzie będzie, czy po tej stronie? Nie, on gdzieś tutaj spaceruje. Ewentualnie jest na górze. Nie. To gdzie? Czy to jest Ugrasal? Tak. Nauczysz mnie walki? Nie jesteś na to gotowy! O kurwa, tego się nie spodziewałam. Nie. Łowieckie. 41 łowieckich? To są jakieś jaja. Mam coś na łowieckie? Mam. 19. Hmm. 32 plus 19. 51. Kurwa, no. To mnie załatwił. Pierdzielę to. W sensie, jak uzbieramy punkty, to spoko. Chociaż... No, nie. Idę ten sprawdzian chociaż skończyć. Chcę, abyś mnie sprawdził. To oczywiste. A. Posłuchaj więc. Udaj się do Bakareszu. Tamtejsi magowie zalegają z daniną. Przyniesiesz mi ją. Ja nie wzięłam tego zadania, ale jaja. Dobra. Kuźwa, zapomniałam. Do Beliara. Boże, najdroższy, przenajświętszy. Przybywam po daninę Zubena. Śmiesz żądać ode mnie daniny? Tak. Tak. Dobrze. Zajrzyj do mojej jaskini. Znajdziesz w niej kufer. W kufrze znajduje się złoto. Oto odpowiedni klucz. A jeśli kufer będzie pusty? Wtedy będę musiał założyć, że usiłujesz mnie oszukać. Wiecie co, już tą daninę robiłam 3 razy. Nie wiem, za każdym razem jakoś nie nagrałam tego. Co ja zrobiłam, że wy tego nie widzieliście? Może wy to widzieliście? O matko boska, nie wiem. Przychodzę po daninę Zubena. Zuben cię przysłał? Daleko zaszedłeś, synu północy. Oto moja danina. Już 3 raz to słyszę, naprawdę. Ja nie wiem, jak ja to robię. Dobra, jak my stoimy... Najszybciej. Czy to tutaj była ta jaskinia? Chyba nie. Chociaż... Zaraz. Tak. Konkretniej tutaj. Mogłam na drugą stronę sobie zlecieć. O Boże. Dobra, przynajmniej zrobimy jakiegoś questa dzisiaj. Okej, moi drodzy, jestem. Znowu mnie wywaliło do pulpitu. Mam nadzieję, że się nagrywanie nie przerwało. Lecimy tutaj z kufrem. Tak, do Bakareszu. Mamy pieniądze. Jeszcze musimy iść do Amula. No, także fajnie, że zapomniałam o tym zadaniu. Cudnie. A
jego królestwo nastanie. Już cicho bądź. Przybyłem po twoją daninę. A, no tak, danina. Zaczekaj, mam tu złoto. Super, zmykamy. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. Bezpośrednio. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci... Zuben, masz daninę. Przynoszę daninę z Bakareszu. Dobrze. Oparłeś się pokusie złota. A może stawka była za niska? Nieważne. Na razie zdałeś mój sprawdzian. Nie pozostaje. Dobra, i teraz w sumie możemy sprawdzian asasynów już wykonać, a potem w wolnym czasie tego mistrza dwóch ostrzy ogarnąć. Powiem wam, że nie spodziewałam się tego. Gdzie ten cieć znowu poszedł? Nie mam pojęcia. Dobra, wiecie co? To dajmy sobie już w te łowieckie. Pokaż mi. Nie to. Nie Musan, tylko nie wchodź mi w ściany. No. Dobra, on mówił tam 41, prawda? No to mamy 19 z tego. 41 minus 19 to jest 22 punkty, muszę się nauczyć. Czyli mamy 5, 10, 15, 20 i 22. I zjedzmy to szybko. Goblińska jagoda, łowieckie. Masakra. Okej, i teraz potrzebujemy tylko wbić znowu dwa poziomy. Cudnie. Idealnie. A jego dalej nie ma. A tam jest po drugiej stronie. Możemy sprawdzian asasynów skończyć i pogadać z Zubenem. Jak mi idzie ze sprawdzianami? Jeśli ktokolwiek spełnia wymagania Zubena, to jesteś to ty. Idź do niego. Według mnie to już koniec sprawdzianu. No i zaraz nam Zuben zakończy questa. Za niego jest chyba 5000 expa czy coś takiego. A jak nie więcej, jak nie 10 000. Ale nie ma za to punktów i tam to się nie anuluje, więc tylko nam ten mistrz walki potem zostanie już i to będzie wszystko. Przysyła mnie Ugrasal. Zaliczyłem ten twój sprawdzian. Doskonale. Jesteś więc moim nowym sługą. Gratuluję. Jaką misję chcesz mi zlecić? Piasek kryje prastare, potężne tajemnice. Niektóre mogą się nam przydać. Inne powinien skrywać aż po kres czasu. Orkowie kopią w ruinach pradawnych. Szukają czegoś, czego nie są w stanie zrozumieć. Rozumie to tylko Xardas. Powiedz, czego szukają? Jakiż to mroczny sekret Xardas niby zna? Jakąż prastarą potęgę ma nadzieję odnaleźć? Odszukaj Xardasa i dowiedz się, co mają wykopać dla niego orkowie. Xardas szuka 5 artefaktów Adanosa. A więc o to chodzi. Artefakty Adanosa. Potęga bogów. Rozumiem. Co o nich wiesz? Artefakty Adanosa otwierają wrota do świata bogów. Wrota do Beliara. Z pomocą tych artefaktów może objawić się jego moc. Jeśli umieścisz je w świątyni Beliara, spłynie na ciebie część jego potęgi. O ile... O ile co?
O ile będziesz miał przedmiot pozwalający ją zogniskować? Cóż to takiego? Mój kostur. Kostur wiecznego wędrowca. Chciałbym zaproponować ci układ. Jaki układ? Zdobądź 5 artefaktów Adanosa. W zamian dam ci kostur wędrowca, abyś mógł otrzymać moc Beliara. Rozumiem. No tak, czyli mamy podobnie... To jest wybór ścieżki Beliara, ścieżka Innosa już zaprzepaściliśmy, bo Robar nie żyje. Ale my i tak będziemy szli w ścieżkę Adanosa, więc zostaje tak jak jest. No i jak widzicie, zadanie się nie anulowało, mistrz walki. Więc... Cóż. Musimy zbierać dalej poziomy. Levelować. Znaczy widzę, że nam dużo nie zostało do 70 poziomu. Ale to i tak jeszcze potem musimy wbić jeden. Przydałoby się zainwestować też w inne rzeczy. Te ogniste jagody do many w sumie moglibyśmy zjeść i ziele pancerza, bo nie mam zamiaru z tego robić roślin, znaczy się mikstur. Dragrodów mam 20. A ile mamy szczawi? 20. No, czyli tak w sam raz na siłę. To wiecie co? Dokokrzmy się jeszcze pod względem many na pewno. Bo nie będę tego przerabiać na miksturki. Skradasz się jak jakiś złodziej. No i dobrze. Dobra, mana. 158, fajnie. Ziele pancerza. Myślę, że możemy zeżreć. I w sumie to będzie wszystko z takich stałych rzeczy. Dragot zostawiamy. Myślę, że zrobimy z tego potem mikstury siły. Hej ty, co się tak skradasz? No a w życie będziemy potem wydawać resztki punktów nauki. W sumie w siłę można by już było dać do końca. Tak jeszcze na szybko te mikstury siły zrobić. Ile ja mam menzurek, fiolek? Dużo. Wiecie co, jak się koksić? To się koksić. Czy ten stół jest wolny? Tak. Wynocha stąd! A, to ty. Dobra, robimy mikstury siły. 20. I pijemy, moi drodzy. Mamy 270 siły. Ja już nie będę dawała punktów siły żadnych. Dobra, dawaj, bezi. Robimy bicka. 330 siły, moi drodzy. Plus jeszcze dodać sobie później siłę z... Ojejku, z czego? No, z kamieni. Bo jeszcze zostawiłam chyba w Geldern kamień, chyba że już go podniosłam. Gdzie to jest? Geldern. A no tak, wy mnie tutaj przecież nie lubicie. Aha, bo chyba chciałam go kiedyś podnieść, ale ten ork mi przeszkadzał. Nie potrzebuję ciszy i spokoju. No ja potrzebuję kamień od ciebie. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Czy tutaj się taka kolejka ustawiła, czy o co chodzi? Schowaj broń. Mądry chłopak. Oddaj mi ten kamień. Masz jeszcze coś do zrobienia. Jestem pewny. Boże, ale się fleksuje, typ. Boże święty. Idę się szybko kimnę do rana, bo widzę, że nie przeżyjemy tego normalnie. Do rana i kończymy odcinek po podniesieniu kamyczka. No dziękuję, już myślałam, że całą noc będziesz to podnosił. Znaczy nie wiem, czy dostaniemy z tego siłę. Tak jest, nie byłam tutaj jeszcze. Jeszcze na pewno są dwa kamienie w Nordmarze.
No i dobra, no i co, moi drodzy? No, wydaje mi się, że możemy ten odcinek już zakończyć. Dobra, nie będę tego na razie nadpisywać, bo nie wiem, czy się nagrał film. Jeżeli Wam się dzisiejszy materiał podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla Was ten film. W kolejnym, nie mam pojęcia, muszę pomyśleć, co będziemy robić. Jeszcze jest sporo miejsc do odwiedzenia, do pozwiedzania. Myślę, że jeszcze możemy trochę pochodzić i poekspić. Może się zająć okolicami bariery. Brzmi to całkiem jak plan. Cóż, kochani, trzymajcie się i cześć!